Ja dziś zegarka nie wzięłam, a mamy. Ja też nie wzięłam zegarka, bo nie opaść. A mamy właśnie dwunastka. Czy jeszcze ktoś wchodzi? Zobaczmy, bo zaczniemy. Bardzo proszę, terapeuci moi, chodźcie tu. Stoją na końcu. Kasieńko, chodźcie tu bliżej, bo mamy coś do powiedzenia. No tu jest miejsce. No jest miejsce. Chodźcie jeszcze. Tak do środka. Chodźcie, bo wy nie znacie pani Eli Suchowieckiej, więc chciałabym wam ją przedstawić. Bo oni są w szkole tyle, ile ty jesteś na emeryturze. Szanowni państwo, godzina 12 wybiła. Pozwólcie, że pięknie was przywitam, a szczególnie przywitam bohaterkę dzisiejszego dnia. I być może dla świata to nasze dzisiejsze spotkanie nie zapisze się na kartach historii, ale na pewno zapisze się na kartach historii Szkoły Policjalnej imienia profesora Zbigniewa Relinki. Szanowni państwo, 12 lat temu biblioteka, w której się znajdujemy, wzbogaciła się o miejsce nazwane Galerią Zakładka. Pomysłodawczynią utworzenia tej galerii jest stojąca tu obok mnie Ela Suchowiecka. Przez 12 lat miała nad tą galerią opiekę merytoryczną, dobierała wystawę, przekazała to swoim młodszym koleżankom, które zostały tutaj, pracują nadal w bibliotece. Drodzy państwo, każdy dyrektor, przychodząc do pracy, ma za zadanie dbać o majątek powierzony mu przez organ prowadzący, ma obowiązek stworzyć komfortowe warunki do pracy dla swoich pracowników i do nauki dla swoich uczniów. Musi dbać o dobrą atmosferę w pracy, ale nie każdy dyrektor, tak jak ja, ma to szczęście, że po drugiej stronie, wśród swoich pracowników, zastał tutaj ludzi z pasją, ludzi kochających ludzi, ludzi z wyobraźnią, empatycznych, a te wszystkie cnoty i te cechy w jednej osobie zawiera w sobie stojąca obok. Nie, ja jestem, widzisz, że jestem sprawiedliwa w osądach, ale nazywam was nie chwalę. Drodzy państwo, nie dziwicie się chyba, że w związku z tym nasza galeria, zakładka, która ma siedzibę w czytelni po metamorfozie, jak to się teraz modnie mówi, metamorfozie kolorystycznej, meblowej, pierwszą wystawę komu mogła poświęcić? Nikomu innemu, tylko protoplastce i jej założycielce. Nie będę odbierała tutaj głosu i tego, co Elżbieta chciałaby powiedzieć, bo o tym będą mówiły również jej prace, ale te sterane pokute dziurkami ściany mają w tej chwili stelaż do zawieszania prac i tych prac może być o wiele, wiele więcej. Postaraliśmy się również o oświetlenie, bo to były nasze doświadczenia z poprzednich wystaw. Ale drodzy państwo, to Ela stworzyła historię tej galerii i to Ela tworzy ją dzisiaj na nowo. W imieniu całej naszej społeczności, w imieniu młodzieży, która nie zna naszej nauczycielki. Ja chciałam powiedzieć tylko, że dla mnie Ela jest światełkiem w tunelu, dowodem na to, że na tym zasłużonym odpoczynku, czyli na emeryturze, można dalej odnajdować się wśród ludzi, dalej tworzyć, dalej realizować swoje pasje. I ta, która przez lata była członkiem Stowarzyszenia Artysty Plastyka Sąsiedzi w Moku w Olsztynie, jest dzisiaj jego prezeską. Elu, moja emerytura, która już wkrótce, zdaje mi się dzisiaj jaśniejszą po tym, co widać po twoich pracach. Jest tutaj skromny adres ode mnie, nie tylko, ale i od całej naszej społeczności, a że dla mnie jesteś szkolnym Hieronimem Skórskim, to dla ciebie właśnie ta książka. Wielkie podziękowanie. Nie zapomina trzeci
Rok szkolny się zaczął, jak Eli nie ma wśród nas, na co dzień. Tak, ale jest na każdym wyjeździe integracyjnym, na każdej zabawie z okazji Dnia Edukacji, na każdym naszym święcie. Drodzy Państwo, tak żyjmy do końca naszych dni z ludźmi i dla ludzi, jak to robi Ela. Oddajemy głos dzisiejszej bohaterce. Dziękuję bardzo. Dziękuję za te bardzo takie miłe, ciepłe, wręcz gorące słowa Pani Dyrektor. Bardzo dziękuję. To znaczy tak trochę o tej historii, bo bym chciała powiedzieć, tak, może moja była inicjatywa z tą galerią Zakładka, ale pracowałyśmy tutaj z koleżankami. Wcześniej była tutaj inna koleżanka, Basia była, a później koleżanka z Gosią, pracowałyśmy razem. No, Zuzia teraz doszła. Z tym, że były tutaj zawsze wystawiane prace, nie tylko moje, to tak w przerwie, jak już były puste ściany, nie? Ale tak to były wystawiane prace pracowników szkoły, bo nie tylko ja tak naprawdę w tej szkole malowałam, czy teraz maluję, ale tak, i uczniowie, i przede wszystkim uczniowie. I jak widzę teraz grupę młodzieży, których bardzo serdecznie witam, żałuję, że nie znam, ale serdecznie witam i też namawiam, że jeżeli ktoś coś tam robi, nie musi to być nie wiadomo jaki talent, bo tak naprawdę no to nie znamy się, nie wiemy jakie mamy talenty, póki nie spróbujemy. I trzeba spróbować i też może tutaj przynieść swoje prace i powiesić i wyeksponować, bo warto, bo naprawdę warto. Także witam właśnie serdecznie i młodzież, witam koleżanki z mojej szkoły. Bardzo się cieszę, że tutaj przyszły. Witam koleżanki z mojego klubu Plastyka Amatora Sąsiedzi. Witam też tutaj panie z Biblioteki Pedagogicznej. No i witam tutaj również innych gości. O, tu pana widzę. Pan bardzo często na różne wernisaże. Tak, zawsze jest znany. Tak, tak. I ja go tutaj często widuję, właśnie niektóre osoby. Bardzo wszystkich serdecznie witam. Mnie to się bardzo podoba czytelnia. Po tej metamorfozie. Ja bym chciała wrócić do pracy. Przedtem była po prostu inna, taka bardziej czytelniana była, a teraz to tak trochę tak jest klubowo, tak, klubowo, tak bardziej przyjemnie. Tak, 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 młodzież tak, wymusza. Takie warunki do takiej cichej nauki są może takie przyjemniejsze. No i cieszę się, że właśnie w tych warunkach zaistniały tutaj moje prace. Takie ciekawe rozwiązania, takie inne. I takie te kanapy do posiedzenia. Ale za nami najtrudniejsza w mojej ocenie technika, jaką jest batik. Może opowiedz Elu, że zanim to płótno przybierze takie efekty, co trzeba zrobić. Bo czy ktoś z Was wie, jak się tworzy batik? To jest bardzo. No jak się tak często na waszych wystawach wyjmowane. No ale ponieważ to jest terapia zajęciowa, tak, to pewnie nauczycie się może przy okazji jakiejś tam zajęć tej techniki. To jest malowanie woskiem na płótnie i farbowanie. O, widzę, że główkami kiwają, tak. Także zasady znają. No jest to żmudna, brudna robota, ale efekty są czasami bardzo takie nieoczekiwane. Ja już 12 lat robię batiki, no i to jest, w tym się właśnie kocham, w tych batikach. To lubię robić, one tutaj stoją na tych sztalugach. Powstały w czasie plenerów malarskich, które organizujemy w ramach naszego klubu. Więc dlatego to wakacyjne obrazy, bo plenery w czasie wakacji były robione, organizowane. No tutaj z tyłu to prace olejne wiszą, takie też moje ostatnie. Prac mam sporo, ale to tylko tutaj tak chciałam, żeby się te najnowsze zaistniały, żeby żeby tak za dużo tutaj, no bo nie ma też tutaj, nie jest to taka duża przestrzeń, no i tak, żeby dobrze się eksponowały. No cóż, co tu jeszcze powiedzieć? Zachęcam chyba wszystkich też do malowania i powiem taką rzecz. Dobrze jest tak wcześnie zacząć robić, żeby się przygotować do tej emerytury. Żeby ta emerytura była, no właśnie, powiem na emeryturze, był szczęśliwy. Jest,
jest szczęśliwa przy tym. Jest, ja to mówię, że bo ktoś, któraś z koleżanek powiedziała, że ja mam teraz więcej obowiązków niż jak pracowałam, bo codziennie coś tam mam. Jest jeden plus, mogę się wyspać nareszcie, bo później mogę wstawać. No cóż, dziękuję bardzo i zapraszam. Szanowni Państwo, ja korzystając z okazji, zapraszam Elę, wszystkich jej przyjaciół i Was na poniedziałkowe spotkanie teatralne w naszej auli Iwa Piętra Wyżej. Będzie gościł Teatr Stolikowy ze spektaklem Wstęp jest wolny. Słowo wstępne i dobór tekstu dokonała pani Elżbieta Lenkiewicz. Myślę, że to będzie dla nas taki przyczynek do nowego roku szkolnego w takiej artystycznej oprawie. A jednocześnie chciałam poinformować, że tu obecni terapeuci będą mieli zorganizowane przez szkołę warsztaty z pracą z tekstem, interpretacja tekstu i już niedługo to oni przygotują nam spektakl stolikowy, na który my przybędziemy. A ja przy okazji, bo Eli pracę ozdabiają, ale logistyką całej tej wystawy, Małgosiu i Zuziu, proszę pokażcie się. Są dwie bohaterki cienia. Gdzie jest Małgosia? Małgosiu, robisz? Małgosia? Gosia, chodź tutaj. Małgosiu, chodź tutaj. Słuchajcie, w tych kobietach Ela wyzwoliła taki wulkan energii. Proszę, Zuzia i Małgosia, to są dwie nasze bibliotekarki, które w tej chwili aż kipi w nich temperament i to one zadbały o pełną oprawę dzisiejszego spotkania, patronaty medialne i za to też Wam chciałam pięknie dziękować. Zapraszamy do oglądania i na rozmowę z naszą artystką. Proszę, można Pana. Niespodzianka, moi kochani, niespodzianka dodatkowa, żeby już tak wszystkie zmysły nasze zostały pobudzone, to w tej chwili specjalny prezent od Ciebie w wykonaniu uczennicy naszego kierunku. Bardzo dziękuję, dziękuję bardzo. Karolinka zaś. Spokojnie, można rozmawiać. Jeszcze tam wejdźcie, bo nie będziecie słyszeć. Będą. Wiecie tylko, gdy miasto zapada w sen. Wiecie tylko tu od ścian wbity dźwięk. Ciągle dzwonię do ciebie, choć po drugiej stronie jesteś. Chcę powiedzieć, gdzie jestem i jaką mam sukienkę. Nie widzę, kiedy cię boli i gryzie, kiedy cię zaskakuje życie, kiedy cię bawią chwile i słowa. Do kiedy jestem, nie powie, nie powie mi nikt. Do kiedy będę, nie wie nikt. Gdy życie plany zburzy, to bardzo chciałbym, aby poluję na chwilę, by tylko z tobą być. Przerywa mi tylko dźwięk budzika przy łóżku mym. Pewnie gdzieś mamy czas i miejsce, w których razem jesteśmy, czytamy gazetę i pijemy kawę. Nie dajesz kwiatów, bukietów, słodyczy i nie zawsze mogę liczyć się na umówione spotkanie. Dojedziesz, kochanie, do kiedy jestem, nie powiem.
ale bardzo chciałabym, abyś do końca był ty, byś do jego końca był ty. Byś do jego końca był ty. A wszystko mi, wszystko mówi mi życie, plany Boże, ale bardzo chciałabym, abyś do końca był ty, byś do jego końca był ty. Dziękuję bardzo. Najlepsza kosmetyczka śpiewająca i najlepsza śpiewająca z kosmetyczką. Karolinko, z całego serca dziękuję. Dziękuję. To Ja nie wiem, ja nie wiem, ja